mnóstwo atrakcji. Bardzo dziękujemy za te opowieści. Koniecznie też trzeba odwiedzić naszą strefę, w której już na mnie czeka Kamil Myku Natil, który jest twórcą suchara codziennego. No to jest bardzo popularny profil w internecie. Jak ty go stworzyłeś? A, bardzo miło mi, Magda, cześć w ogóle. O, stworzyłem go, no bo trzeba było w końcu zamienić naszą taką codzienną pracę w codzienne poprawianie ludziom humoru. No i wychodzi ci to świetnie. Nie nudzi ci się to? Magda, miało być bez słodzenia. Nie, oczywiście, że się nie nudzi. Myślę, że to jest całkiem fajny sport taki. Na początku po godzinach, a teraz już full time. Co najbardziej śmieszy Polaków? O ran, jest cała masa rzeczy, które śmieszą Polaków. Od klasycznych żartów i tutaj łatwość tworzenia mojego profilu, bo bazuje na żartach, które Polacy dobrze znają, ale też Polaków śmieszą filmy, które dobrze znają, postacie, których dobrze znają. Zresztą myślę, że mamy klasykę polskich komedii, do których można się odwołać. Co ty robisz, żeby ten twój profil naprawdę cały czas żył i żeby cały czas śmieszył ludzi? O, na szczęście bazuję na profilu, który opowiada nieśmieszne żarty, więc aż tak nie trzeba się starać. Najwyżej ludzie będą musieli po prostu te żarty popijać dużą ilością wody. Powiedz proszę, jakie masz plany na wakacje? Magda, jestem na wakacjach. Jesteśmy w Olsztynie, jest piękna pogoda. Co prawda niedawno jeszcze była wielka burza, przemokły mi buty, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że wakacje jeszcze przed nami. Nie martwcie się, to nie jest połowa, to dopiero początek. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Teraz przede mną wyzwanie, proszę państwa, ponieważ nikt nie stworzył instrukcji pięknego wstawania z leżaka, więc uwaga, to nie było na pewno zbyt piękne. Zachęcamy, żebyście odwiedzali oczywiście naszą strefę, gdzie dzieje się bardzo dużo. Pojawia się tu coraz więcej ludzi, czeka na was mnóstwo aktywności sportowych, oczywiście konkursy, gry, zabawy dla całych rodzin. Także czekamy w Olsztynie.